Szczęść Boże, coś wam powiem. Dobrze wiedzieć, dokąd my w życiu zdążamy. Trzymając dziś świecę w naszym ręku, przypominamy sobie słowa, że światło zapala się po to, by je postawić w widocznym miejscu. Mamy zapalić się w taki sposób, by świecić przykładem dla innych. Nie po to, by komuś imponować, ale by żyjąc zgodnie z Ewangelią, stawać się drogowskazem dla ludzi. Warto więc zapytać się dzisiaj, jakim jesteśmy światłem, jak Słowo Boże pracuje w naszym sercu. Jeśli każdego dnia sumiennie pozwalamy, by ono wsiąkało w nas, to wtedy ubogacamy nasze życie. Otrzymujemy dziś kolejny dowód na to, w jak niezwykły sposób Pan potrafi zaskakiwać. Proroctwo Malachiasza dotyczące Mesjasza mówiło: oto przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Jest on jak ogień złotnika, jak łuk farbiarza. Usiądzie, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro. Widzimy 40-dniowe dziecko, które przynosi dwójka ubogich rodziców. Nie ma fanfar, dywanu, orszaku. Jest natomiast kolejna dwójka ubogich starców, którzy widzą więcej niż oczy im pozwalają. Tak działa Duch Boży, który wskazuje to, co istotne i o co należy zadbać. Potęga Boga jest ukryta i jest tak bardzo inna niż to, co świat nam promuje. Dlatego pokora Boga stała się powodem, by ją wysławiać. Słowa, jakie padają w dzisiejszej Ewangelii, są nurtujące. Matka, która chciałaby usłyszeć o swoim dziecku, że będzie kimś wielkim, sławnym i podziwianym, nie jest gotowa, by usłyszeć, że ów dziecko będzie znakiem sprzeciwu. Tym bardziej nie chce słyszeć, że jej duszę miecz przeniknie. To sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, kim będzie to dziecko i dlaczego to mnie się przytrafiło. Ale musimy też spojrzeć z innej strony. Jezus nie przyszedł na świat, byśmy czuli się komfortowo w swoich czterech ścianach. Przyszedł po to, by poruszyć nasze serca, by nas pobudzić do powstania. Właśnie dostawanie się światłem dla zagubionych. Widząc przed sobą Jezusa, widzimy właściwy kierunek. Żyjąc według Jego słów, stajemy się nosicielami Jego nauki. Przebywając w Jego blasku, zaczynamy nieść Jego światło w mrok. Gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei i do swego miasta. Właśnie ten powrót jest ważny. Dobrze nam z Bogiem. Dobrze nam w świątyni. Wypełniamy to, co nas obowiązuje. Ale trzeba wrócić do codzienności. Jeśli masz problem, jak się pokazać ludziom w pracy, jaką maskę założyć, to spójrz dziś na świętego Józefa. On w tym fragmencie pełni rolę drugoplanową, niewidoczną prawie. Nosił Jezusa i odbierał błogosławieństwo. Krótko mówiąc, Józef robił to, co należy robić w życiu zgodnym z planem Bożym. Stać w cieniu Jezusa i przynosić Go innym. Jak na nasze możliwości, to i tak za wiele. Bo przecież chciałoby się trochę wypromować, pokazać, wzbudzić zainteresowanie. Pamiętaj jednak, że masz być światłem nie dla podziwiania, lecz dla wskazywania właściwego kierunku. Kochać Jezusa to przedstawiać Mu siebie oraz złożyć w ofierze siebie i to, kim jesteśmy, ponieważ dla Niego i w Nim odnajdujemy nasze szczęście. Jesteśmy jak kropla wody, którą kapłan miesza z winem przed przeistoczeniem, kiedy pragniemy wziąć udział w bóstwie tego, który przyjął nasze człowieczeństwo. Mamy kochać, bo jak napisał papież Benedykt w Deus Caritas Est, miłość jest światłem, w gruncie rzeczy jedynym, które na nowo rozprasza mroki naszego ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania.